Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na kolejne testy perfumowe. Testy jednej marki. Słuchajcie, dostałam od mojego YouTube'owego perfumowego kolegi do testów taki oto przepiękny Discovery Set z marki, o której wcześniej nigdy nie słyszałam. Dom perfumowy to jest Le Bain Gourbois. Powiedzmy, jakoś język mi się w ogóle nie chce tak układać, oczywiście nazwę tutaj napiszę. To jest, jak się możecie domyśleć, marka francuska. Perfumy tworzą od roku 2017. Natomiast marka w ogóle jest, chyba ma ponad 100-letnią tradycję już, tylko nie zawsze była po prostu domem perfumowym. To była marka, która na początku to były chyba jakieś sauny, potem to był jakiś hotel, jakiś bardzo znany klub, pub. I dopiero później przekształcili się, znaczy do swojej działalności w 2017 roku dołożyli właśnie wytwarzanie perfum. I te perfumy też są wytwarzane w bardzo specyficzny, znaczy specyficzną ideę im przyświeca, tak? To mają być perfumy, które po prostu pasują do całej tej marki, czyli są eleganckie, są powiedzmy ekskluzywne, mają bardzo dobre składniki. No i też tutaj marka oczywiście współpracuje z różnymi perfumiarzami. Tutaj ja nie jestem jeszcze na tym etapie, żeby znać w ogóle nazwiska, ale niektóre z tych nazwisk są tutaj mi znane, na przykład Jérôme Épinette, to nazwisko mi coś mówi, Dominique Ropion oczywiście, Michael Aymarak, Mathieu Nardin, chyba Nardin. To są takie nazwiska, które mi się gdzieś o uszy obiły, także oni współpracują z bardzo znanymi perfumiarzami. No i w ogóle cała ta estetyka marki, oczywiście tutaj będę Wam, wkleję Wam i logo i ewentualnie jak strona wygląda. Cała estetyka marki właśnie sugeruje coś takiego bardzo z tradycjami, bardzo eleganckiego, bardzo takiego, wiecie, na poziomie ekskluzywnego, bym powiedziała. No bo tak też właśnie mi się wydaje, że ta marka wcześniej, kiedy jeszcze była tą sauną, tą hotelem, pubem, to właśnie było coś takiego bardzo ekskluzywnego, coś dla takiej śmietanki towarzyskiej. No i teraz tutaj te perfumy też są w takiej właśnie, wiecie, top of the top, bardzo w takim stylu eleganckim. W ogóle ten Discovery Set jest po prostu przepiękny. To przyszło w postaci takiego, no takiej książki. Tutaj no jest przedstawiony, nie wiem, siedziba marki. No i w środku mamy, tutaj też jest opis, jest też ulotka, której ja, mówiąc szczerze, nawet nie przyjrzałam. Aha, w tej ulotce są po prostu pokazane w tej chwili perfumy, jakie są u nich w ofercie. Tutaj widzę, że na Fragrantice w ofercie marka posiada 13 perfum, natomiast ten Discovery Set posiada ich 9. Także zdecydowaną większość oferty marki możemy sobie w tym Discovery Secie przetestować. Także wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie i no i tak elegancko, także w ogóle całe to testowanie tych perfum właśnie z tego Discovery Setu to już jest taka, wiecie, taki bardzo ekskluzywna wędrówka przez świat olfaktoryczny, że się tak wyrażę. Słuchajcie, także tyle z takich danych technicznych, gdzie można kupić te perfumy. Oczywiście na ich stronie, ale też na różnych takich discountowych stronach. Ja oczywiście to, co znajdę, to podlinkuję. Te perfumy nie są jakoś tam szczególnie drogie. To nie są ceny typu Tom Ford i, nie wiem, Amouage. Tylko to są takie, wiecie, butelki tam mniej więcej do 100 funtów, tak mi się wydaje, 80 funtów. Za taką cenę można znaleźć oczywiście 100-mililitrowy flakon. No i wszystko to są koncentracje Eau de Parfum. Także, aha, no i jeśli chodzi o same nazwy tych perfum, tu oczywiście będę używać okulary. Wszystkie perfumy są inspirowane jakimś wydarzeniem w danym roku, także to jest coś podobne do History de Parfum, tam też mamy lata w nazwie perfum i tutaj też każdy perfum, każdy zapach to jest jakiś rok, ale oprócz tego jeszcze jest jakaś nazwa tych perfum, także to oczywiście będę mówić po kolei. Ja nie będę się wdawać w takie szczegóły, co rzeczywiście wydarzyło się w danym roku i czym są te perfumy inspirowane, dlatego że wówczas ten film trwałby po prostu za długo. Jeżeli Was coś zainteresuje, to oczywiście można sobie poczytać, czy to na Fragrantice, czy na bezpośrednio na stronie marki. Ja sobie tutaj w tym secie je poustawiałam, tak mi się wydaje, że w kolejności właśnie takiej chronologicznej, także zaczynamy. Pierwszy zapach, jaki tutaj jest, to jest 1885, a dodatkowa nazwa tego zapachu to Bain Sulfureux, chyba powinnam powiedzieć. Słuchajcie,
Wybaczcie, ale będę Wam mówić tylko ten rok, bo na tą nazwę po prostu nie będę w ogóle się tutaj, wiecie, gimnastykować. Ja postaram się te wszystkie 9 zapachów przetestować na skórze, bo tak jak mówiłam ostatnio, testowanie na papierkach w ogóle mi nie wychodzi. Za wszystkie zapachy są oczywiście unisex i ja je wszystkie już przetestowałam wcześniej, oczywiście na nadgarstkach. No nie do końca pamiętam każdy zapach, ale pamiętam ten ogólny taki wydźwięk, jaki, taką, Jezus, brakuje mi słów, taki ogólny zarys tego, co ten dom perfumowy sobą przedstawia. Rzeczywiście te perfumy są takie bardzo eleganckie, to jest zdecydowanie nisza. Myślę, że nie znajdziemy takich zapachów w mainstreamie, ale to wszystko jest takie bardzo noszalne, bardzo eleganckie, nieudziwnione i zauważyłam, że wiele ich zapachów ma taki pudrową bazę. Nawet te zapachy, które są takie bardziej świeże, bardziej kwiatowe, one i tak jakoś skręcają mi w pudrową stronę. A te zapachy, które są takie bardziej cięższe, jakieś bursztynowe czy aromatyczne, one są jak gdyby jeszcze bardziej pudrowe. No właśnie ten 1885, dla mnie jest to zapach bardzo pudrowy, ale nie jest to taki puder typu zasypka. Dla dzieci nie jest to taki puder kwiatowo-różany, taki bardzo kobiecy, tylko pomimo tej pudrowości dla mnie ten zapach bardzo mocno skręca w męską stronę. I przez to, że jest to męski zapach, a jednocześnie pudrowy, kojarzy mi się z czymś vintage. Kojarzy mi się po prostu z takim starszym, bardzo eleganckim mężczyzną, może w jakimś płaszczu, z jakimś kapeluszem, zdecydowanie jakiś garnitur, krawat, coś w tym stylu. Oczywiście mówię tylko o swoich skojarzeniach, a nie dla kogo ten zapach jest, także żeby mnie nikt nie łapał za słówka. Mówię tylko o skojarzeniach. One są określone jako orientalno-kwiatowe. To mnie trochę dziwi, bo dla mnie one pachną bardzo drzewnie, aromatycznie raczej bym powiedziała, no i właśnie tak przyprawowo-bursztynowo. Oczywiście tutaj będę Wam wyświetlać nuty zapachowe, też się nimi troszeczkę tutaj sugeruję. Widzę, że tutaj jest rozmaryn, no to dobrze mówię, że kojarzy mi się to trochę aromatycznie, tak właśnie ziołowo. No jest kadzidło, cała ta baza tych perfum, kadzidło, benzoes, labdanum, piżmo, fasolka, paczula, drzewo sandałowe, no to już cała ta baza tych perfum jest taka bardzo właśnie, dosyć taka ciężka, bym powiedziała. Nie wiem skąd tutaj wynikają te nuty pudrowe, które ja tak wybitnie czuję, może to ten benzoes, może labdanum, nie wiem. Zapach jest delikatnie słodki, delikatnie drzewny, drzewnoziołowy, no i dla mnie przede wszystkim pudrowy. Ale tak, dla mnie to jest zapach, który skręca bardziej w takie bursztynowe rejony i zdecydowanie w męską stronę. Bardzo ładne i te właśnie, które są te takie wszystkie drzewne, jakieś bursztynowe, to zauważyłam, że są bardzo długotrwałe. Natomiast te inne, bardziej świeże, kwiatowe, to Wam potem powiem, to już tak troszeczkę mniej. Ale ten zapach zdecydowanie wywarł na mnie wrażenie. Nie jest to coś, co ja muszę mieć. Nie wiem, z czym mi się kojarzy, może odrobinę z Etat de Grace, ale nie do końca, bo to jest takie bardziej słodkie, bardziej takie syropowe. Bardziej bym powiedziała taki klasyczny bursztyn. Dlatego właśnie dziwi mnie ta klasyfikacja, bo dla mnie to są bardziej zapachy bursztynowe niż jakieś orientalno-kwiatowe. Kwiatów ja jako takich tutaj nie czuję. Ok, słuchajcie, kolejny rok to jest 1900, nazwę oczywiście przedstawię Wam tutaj, też widzę, że tutaj stworzone przez znanego perfumiarza, Jérôme Épinette, nie wiem co jeszcze stworzył, ale nazwisko jest mi znane, to też orientalno-kwiatowy zapach, natomiast dla mnie on wybrzmiewa bardziej owocowo. Ja tutaj czuję takie czerwone owoce, może jakąś porzeczkę czerwoną, jakąś malinę, może truskawkę, coś takiego owocowego, ale nie, to nie jest takie frywolne, jak typowo owocowy zapach typu Burberry Hair. To wszystko jest takie bardziej ułożone, bardziej poważne, bym powiedziała. Zapach owocowy, ale nie taki frywolny, nie taki dziewczęcy, tylko bardziej taki dojrzały. I ten zapach jakoś mało do mnie dociera. Mam wrażenie, że on jest raczej taki cichy, spokojny, bardziej bliskoskórny. No na tle tamtego to jakby zupełnie nie ma tego porównania. Tamten był taki no, mocno wyczuwalny, mocno taki projektujący, dosyć taki treściwy, bym powiedziała. Natomiast ten tutaj wydaje mi się taki bardziej ulotny. Na tyle ulotny, że
W tej chwili już nie potrafię jakoś sensownie go określić. No i teraz dopiero patrzę tutaj na te nuty, tak, że jest jagoda, beren małotka, czarna herbata. Tak, raczej bym powiedziała, że to jest taki zapach na takie popołudniowe spotkanie w kawiarni, nie wiem, wiosenne popołudnie albo w letnie popołudnie. Taki, wiecie, bardziej elegancki, ale bardziej taki casualowy zapach, taki niezobowiązujący. Na jakieś takie właśnie eleganckie wyjście, ale raczej do kawiarni. No tak jak powiedziałam, w letnie albo wiosenne popołudnie. No właśnie ta herbata, te cytrusy, bardziej dla mnie to jest zapach taki owocowy, ale nie taki frywolny, nie dziewczęcy, tylko coś takiego bardziej spokojnego. Wiem, że się powtarzam, ale tak mi się zapach kojarzy. Ładny zapach, natomiast tutaj troszeczkę mnie martwią te parametry, bo dla mnie on jest taki bardzo ulotny. Może to chodzi o to, że on ma być taki bardziej elegancki, wiecie, nie taki krzyczący, tylko bardziej taki elegancki, nie wiem. Zapach ładny, ale no nie jest to coś takiego, co mnie zachwyca. Natomiast ja mówię ogólnie, wszystkie te perfumy, one mają w sobie taką klasę elegancji i mi się wydaje, że warto się z nimi po prostu poznać. 1978, tak, i to jest zapach, który na mnie wywarł największe wrażenie, i tak mi się wydaje, że to jest coś, co ja wpisałam sobie na chcielistę. Zdecydowanie też to jest zapach taki ziołowo-bursztynowy, ale jest. Ja tutaj jak gdyby czuję jakieś nuty tytoniu. On nie jest taki pudrowy jak ten 1885, chociaż jest jak gdyby w tej samej kategorii, ale tak jakby pozbawić go pudru, a dodać trochę jakichś takich nut bardziej ostrych, bardziej tytoniowych. Znowu to jest jeden z tych zapachów, który mi się kojarzy trochę z Ebony Wood od Zara, trochę z Portobello, trochę z Chorza de Cuba. Ja nawet nie wiem, czy to jest tytoń, bo jeszcze nie patrzę na te nuty, ale tak to odbieram. Jakiś taki delikatnie owocowy. Delikatnie tytoniowy, trochę świeży, nie ma tutaj takiej pudrowości, też jest trochę drzewny, też skręca trochę w męską stronę, ale nie jest taki bardzo ostry i na pewno nie jest taki pudrowy. Teraz sobie sprawdzę, co tutaj są za nuty. A whisky tutaj jest. Nie tytoń, a whisky, może to mi się tak kojarzy. Jest szałwia, no to dobrze mówiłam, że takie nuty delikatnie ziołowe, ten piołun. Owoce tak, jest pomarańcza, jest józu, to jest jakaś chyba śliwka, prawda? Jest niby heliotrop, ale ja tutaj nie czuję żadnych nut pudrowych. No ten zapach mi się bardzo podoba. Dla mnie to jest taki zapach, może skręcający delikatnie w męską stronę, ale w sposób, który ja bardzo lubię też na sobie. Taki bardziej unisex, taki bardzo niemęczący, taki soczysty jest ten zapach. Taki delikatnie owocowy, ale nie słodki. Delikatnie ziołowy, ale nie ostry, pięknie wyważony, taki właśnie mówię, bardzo elegancki, bardzo mi się podoba ten zapach i to jest coś, co ja sobie właśnie na swoją chcielistę wpisałam. Kolejny zapach to 1979 New Wave. To jest zapach, który bardzo ciekawie się na tej rozpisce przedstawia, bo to jest drzewny, zielony irys. No i tak, tutaj zdecydowanie jest ten irys zielony. Bardzo mi się też podoba ten zapach, ale on w otwarciu to jest właśnie taki zielony irys. Jest, o co mi chodzi? Z jednej strony czuję ten taki kurz irysowy, jaki wyczuwam w Floral Street Iris Goddess, ale do tego jest dołożona ta zielona łodyga irysa i przez to on jest taki trochę jakby gorzki. Nie jest tak bardzo przykurzony jak we Floral Street, tylko jest taki bardziej gorzki. Zupełnie inne wydanie irysa niż mam. Bardzo ciekawe, przynajmniej przy tym otwarciu. Jest takie, no mówię, zupełnie inne. Jest pudrowy irys, ale jest w tym samym czasie zielony i taki bardziej gorzki. Natomiast z tego co pamiętam, to on później się układa w bardzo podobny sposób do Iris Goddess albo też do Dior Pour Homme. To jest coś w tej kategorii zapach. Ale nie jest taki bardzo słodko-pudrowy, jak na przykład Violet Ida od Miller Harris, tylko jest taki bardziej przykurzony i bardziej gorzki. Nie ma tutaj tej słodyczy. No zaraz zobaczę w te nuty, bo pewnie nie ma tej marchwi. A, bo tutaj jest mięta. I przez to mi się wydaje, że ten irys właśnie nie jest słodki, tylko jest taki bardziej, no właśnie zielony przez tą miętę. Tak, bardzo ciekawy zapach.
On troszeczkę mi potem coraz bardziej przypomina ten Iris Goddess, chyba nie, tak, Iris Goddess, może przez ten iris, ale to jest również zapach, który no ja bym chętnie widziała w swojej kolekcji, bo takiej odsłony irysa nie mam, a bardzo lubię, stwierdziłam ostatnio, że bardzo lubię zapach irysa w perfumach, także tak, to jest coś, co mnie też bardzo intryguje, bardzo ciekawy zapach, moim zdaniem również unisex, dlatego, że on nie jest bardzo pudrowy i on nie jest bardzo słodki, przez to on nie jest do końca taki bardzo kobiecy. Ja bym powiedziała, że to jest właśnie zapach bardzo unisex i też nie potrafię powiedzieć na jaką porę roku, bo ta mięta by sugerowała, że to jest zapach na lato, ale on jest jednocześnie w taki specyficzny sposób ponury, że może by fajnie też brzmiał jesienią, no bo irys jest taki ponury, ale w taki fajny sposób, nie umiem tego określić, ale podoba mi się ta ponurość tego irysa i tutaj z tą miętą właśnie ta mięta nie wybrzmiewa jakoś tak bardzo frywolnie i świeżo, tylko bardziej tak zielono. Przepiękne połączenie irysa i mięty. Tak, ten zdecydowanie też ląduje na moją chciej listę. Słuchajcie, następny zapach to 1986. Właśnie cały czas zastanawiałam się, czy będzie to jakiś rok, który dla mnie będzie jakoś znaczący, ale no nie jest. Jedynie ten 1986 to jest rok urodzenia mojej siostry, więc o tyle, bo mojego roku urodzenia tu nie ma akurat, ani nic takiego jakiegoś, co się ważniejszego wydarzyło w moim życiu, to nie ma. Słuchajcie, 1996, 1986. To jest taki zapach znowu słodki, owocowy, ale bardziej taki korzenny. Ja tutaj wyczuwam tak jakby jakieś nutki anyżowe. Kojarzy mi się z czymś, co by fajnie brzmiało w grudniu, przed świętami albo po świętach. Chociaż to nie jest taki ciężki, korzenny zapach, tu w żadnych konotacji ze słoniem ani z tych rzeczy, ale jest taka owocowa słodycz, ale ona w tym samym momencie jest taka syropowa, jakaś miodowa, jakaś korzenna, taka anyżowa. Niby ten zapach nie jest bardzo ciężki, ale jednak jest taki bardzo przyprawowy. Moim zdaniem bardzo ciekawy. Również nie potrafię go do niczego innego porównać. Jest dosyć wyjątkowy, przynajmniej z tego, co ja zdążyłam w życiu przewąchać, to z niczym mi się konkretnym tutaj nie kojarzy. Bo takie nuty anyżowe w innych zapachach czułam, ale zupełnie inaczej podane. To tutaj nie jestem nawet w stanie powiedzieć, na ile on jest słodki ten zapach, bo ja tutaj wyczuwam tak jakby takie nuty miodowe, ale w tym samym momencie ten zapach jest bardziej przyprawowy niż słodki. Ale on nie przypomina w żaden sposób słonia. Widocznie tu są inne przyprawy. Nie ma tu chyba cynamonu, może jest coś innego. Też mi się kojarzy trochę tak medycznie, z jakimś czymś takim może na gardło, ale nie są to skojarzenia jakieś niemiłe. Mówię, fajny taki owocowy zapach, ale trochę przyprawowy, trochę korzenny, trochę miodowy. Co tutaj jest w nutach? Jabłko, kardamon, aha. A tutaj są suszone owoce. Czarny pieprz, no jest tutaj takie pieprzne coś. Tytoń, jest miód. Anyżu tutaj nie ma. Co mi tu może anyżowo pachnieć? No jest tytoń, bardzo ładny zapach, wiecie co? Również bym powiedziała, że unisex, chociaż wiele osób powie, że skręca w męską stronę. Dla mnie raczej unisex. Nie wiem, czy bardziej mi się podoba niż ten 1978. Ten 1978 jest taki bardziej przestrzenny, taki bardziej świeży. Te owoce tutaj są takie bardziej soczyste. A ten jest taki bardziej zwarty. Taki bardziej przyprawowy, tutaj wyraźnie czuć, tak teraz jak wiem, że to jest pieprz i ten goździk, no on jest taki bardziej, no bardziej przyprawowy właśnie. Nie wiem, który ładniej mi się, nie wiem, który ładniejszy, ale ten również bardzo mi się podoba, nie mam go na swojej chciej liście, bo po prostu mówiąc szczerze, zbyt dużo tych zapachów mi się podoba i nie wiem, na co się zdecydować. Ale ten również zapach dla mnie jest bardzo wyjątkowy, taki zupełnie, no tak jak mówię, nie potrafię go do niczego przyrównać. Nic takiego nie wąchałam. Nie wiem, czy ten opis wam cokolwiek mówi, ale te zapachy, mówię, one są bardzo ładnie zblendowane, takie niby to jest nisza, ale to jest wszystko bardzo eleganckie, bardzo noszalne, takie bardzo dystyngowane, raczej dla starszych osób bym powiedziała. Dla starszych, wiecie o co mi chodzi? No to nie jest dla dwudziestolatków, no. Dlatego, że to jest takie bardzo, bardzo eleganckie.
Bardzo ładny zapach. Ok, słuchajcie, następny to jest 1992. Pepy Night, teraz to już się bardziej z angielskiego wszystko robi. Boję się go psikać, bo wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to nie było. No, nie. No, nie. Słuchajcie, to jest zapach bardzo słodki, to są słodkie kwiaty. To jest zapach tuberozowy. I ja po prostu wiem, że ja z tuberozą mam nie po drodze. Dla mnie tak, on pachnie trochę jak guma balonowa, trochę jak jakieś cukierki, ale w tym samym momencie pachnie dla mnie trochę jak jakieś lekarstwa. I ten zapach jest taki bardzo dla mnie mdlący, taki bardzo męczący. To jest coś, po czym ja wiem, że ja będę mieć ból głowy. Ja czuję tutaj coś takiego trochę orzechowego, ale to w żaden sposób nie polepsza tego zapachu. No ja po prostu nie, jest mi nie po drodze z tuberozą. Tak, indyjska tuberoza, egipski jaśmin. No jest tutaj tytoń. Tytoń, zamsz, mandarynka, ale mówię, nic to nie ratuje to dla mnie tego zapachu dalej. To wszystko jest takie bardzo mdlące, bardzo takie słodkie. O Jezus, nie. Nie potrafię nawet tego w żaden sensowny sposób opisać, bo po prostu mi się nie podoba. Ale obiektywnie rzecz biorąc, podejrzewam, że będzie wiele osób, które się będą zachwycać tym zapachem, bo wiem, że wiele osób lubi tuberozę. Taki tuberozowy zapach to na przykład My Way czy Interdit, ale to nie jest do tego podobne. Tamte to już w ogóle są takie bardzo słodkie. Tutaj jest coś takiego, co przełamuje ten zapach. Może to ten tytoń, może coś innego, ale nadal to jest coś, czego ja po prostu nie jestem w stanie znieść. Ok, słuchajcie, kolejny zapach to 2013. Rezydencja artystów, tak można to przetłumaczyć. 2013. Drzewny, ciepły, korzenny. No, tak, kolejny. Naprawdę, jakbym się miała zdecydować na jakiś jeden flakon, to nie wiem. Ten mi się też bardzo podoba. Dlatego, że to jest zapach skórzany. Tak, przepiękny, 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 skórzany zapach. Może on mi się troszeczkę kojarzy z Chambre Noir od Olfactive Studio, których się pozbyłam, dlatego że mi te parametry nie odpowiadały. Jest tutaj coś w tym takiego, taka jakaś melancholia. Ta skóra jest taka delikatnie kwiatowa, delikatnie słodka, nie jest taka kwaśna jak na przykład Queer od Molinard. Ona nie jest taka słodka jak tych wszystkich Ombre Leder, Toma Forda i tak dalej. Ta skóra jest taka słodka, ale w taki delikatny sposób, z takim dodatkiem kwiatów, a nie jakiegoś tytoniu czy czegoś. Taka bardzo elegancka, ta kurtka jest taka raczej nowa, ale ten zapach skóry jest tak pięknie przełamany jakimiś kwiatami, fiołkiem chyba. Wszystko jest takie bardzo eleganckie, takie bardzo przestrzenne, takie świeże, delikatnie soczyste. Tu nie ma takiej pudrowości jakiejś ciężkiej, tutaj nie ma takiej. Ta skóra jest taka bardzo gładka, ale to nie jest żaden lateks, ani to nie jest żaden futerał. To jest raczej jakiś taki miękki zamsz może. I mówię, z dużą ilością tego fiołka, który jest taki raczej świeży, a nie pudrowy, ale przez to, że to fiołek, to wszystko ma takie właśnie melancholijny wydźwięk. Przepiękny jest ten zapach. Brzoskwinia. Dlatego, że tam w Olfactive Studio, w Chambre Noir była śliwka i ona dodawała tej takiej soczystości. I ten zapach był przepiękny, tylko że ja po prostu po 10 minutach go na sobie nie czułam. Nie wiem, jak tutaj z parametrami, dlatego że ja te próbeczki tylko testowałam na nadgarstku, no ale ten zapach jest po prostu przepiękny. Tak, i on mi się kojarzy trochę z tamtym, ale jest taki bardziej wyrazisty, bym powiedziała. Jest tutaj taka zieloność, tutaj, aha, bo jest papirus, tak, jest tutaj taka świeżość, taka zieloność w tym zapachu. Dlatego mówię, to jest taka skóra dla tych, którzy nie lubią skóry, bo ona tutaj jest taka bardzo. Tak bardzo mocno zasłonięta, jak gdyby tą brzoskwinią, fiołkiem i tym papirusem, ale w tym samym momencie ona jest wyczuwalna. Tylko jest tak przepięknie właśnie przykryta tymi kwiatami. Naprawdę bardzo ładny zapach. Znowu bardzo elegancki, bardzo wyważony, taki bardzo dystyngowany. Moim zdaniem unisex. Zapach na większe wyjście, ale moim zdaniem też zapach, który będzie ładnie wyglądał na białym po prostu t-shircie. Chyba na każdą pogodę mi się wydaje. Nie wiem, czy zimą nie zginie gdzieś w ciepłym swetrze, ale poza zimą chyba na każdą pogodę. Przepiękny jest ten zapach. Okej, słuchajcie, zostały nam dwa chyba.
Tak, dobrze mówię, dobrze. Kolejny zapach to 2015 Feniks. Sama nazwa mi się podoba. One wszystkie tutaj idą, jak patrzę na ten pierwszy, wiecie, główne akordy, to one się często powtarzają, ale jednak te zapachy są bardzo różne od siebie. Już nie pamiętam, gdzie psikałam. Bo ten jest znowu drzewny, ciepły, korzenny, ambrowy, paczulowy, dymny. No i... Tak, ten dymny to tutaj powinien być na pierwszym miejscu. Rzeczywiście zapach jest dymny. Też skręca w męską stronę. Jest taki dosyć ostry, bym powiedziała. Czuję tutaj takie drzewne nuty, ale takie, nie wiem, jakiś cedr, czy jakieś iglaki. Coś takiego bardziej, wiecie, drzewnego, świeżego, właśnie w stylu męskim. Ale tak, zdecydowanie jest ten dym. I ten dym nie jest taki przefiltrowany jak w By the Fireplace. To jest taki dym troszeczkę gryzący. Moim zdaniem to jest taki zapach trochę dla bardziej wprawionych nosów. To nie jest taki crowd pleaser, jak to się mówi. Na pewno nie jest to zapach, który każdemu będzie się podobał, bo nie każdemu będzie się podobał ten dym. On jest moim zdaniem tutaj taki dosyć wyraźny, ale to nie jest żaden zapach spalonych opon, czy tam nie wiem czego. To jest prawdziwy dym. Ale on jest taki delikatnie metaliczny może, taki znowu bardzo przestrzenny, taki nasuwający właśnie na myśl raczej taką otwartą przestrzeń i dolatujący do nas dym, niż jakiś taki dym, bym powiedziała, z ogniska, czy dym czegoś palącego się, bo z czego może być dym, jak nie z czegoś palącego się. Ale raczej to jest taki dym na otwartej przestrzeni, taki dym, który do nas dobiega, nie wiem, może jak jesteśmy w lesie. Bo jednocześnie ten zapach jest dla mnie taki drzewny, ale w taki świeży sposób. Ja tutaj czuję takie właśnie świeże drewno i świeże jakieś iglaki i ten dym. No piękny ten zapach jest. Mówię, taki bardzo inny. Trochę mi się kojarzy z Le Couvent de Minime, z tym orłem. Co to jest? Jak się nazywa ten? No jak mogłam zapomnieć, jak się nazywa mój ulubiony zapach z Le Couvent? Ale z orłem, tak. Tam też jest ta przestrzeń i ten dym. Tylko tutaj jakby bardziej wyraźnie czuję te iglaki. Dla mnie ten zapach jest zielono-dymny. Tak go odbieram. A co tutaj są za nuty? Papirus. Kadzidło jest. Chyba kadzidło daje ten dym. Kardamon, paczula, a cedr. No to dobrze mówiłam. Cedr i papirus daje ten wyrażenie takich zielonych drzew. Kadzidło musi chyba dawać ten... A no i jest ten imbir i właśnie imbir daje to poczucie takiej przestrzeni. Oj tak, piękny zapach. Myślę, że wiele osób powie, nie wiem, czy to już mówiłam, dla wielu osób to będzie zapach męski. Dla mnie zdecydowany unisex. Jest przepiękny. Naprawdę nie wiem, na co się zdecydować. Chciałabym kupić chociaż jeden flakon tych perfum i naprawdę po prostu nie wiem, na co się zdecydować. Słuchajcie, i ostatni to jest 2018. I 2018 Roxotonic. Tutaj coś mam, tutaj czegoś nie mam jeszcze. Cytrusowy, drzewy, świeże korzenny. Tak, to jest taki po prostu świeżak. Nie umiem go chyba w żaden sposób szczególny opisać. Zapach jest bardzo przyjemny, ale nie jest w żaden sposób wyjątkowy. Świeży, cytrusowo-drzewny zapach z czymś takim delikatnie słodkim. Jest tutaj coś ciekawego. To nie jest taki, wiecie, pospolity może zapach. Może źle się wyraziłam. Bo rzeczywiście wyczuwam tutaj jakieś takie bardzo ciekawe nuty. Nie wiem, co to może być. Jest tak, zielony na pewno, aromatyczny, tak. Świeży, korzenny, drzewny, cytrusowy, to się wszystko zgadza. Ale gdybym miała wyodrębnić jakieś szczególne nuty poza tymi cytrusowymi, to nie wiem, jest tutaj coś ciekawego. Co tutaj jest? Neroli, herbata... Goryczka, jakieś drzewo bursztynowe. Znowu jest imbir. Jest ładny ten zapach. Może mi się kojarzy z jakimiś innymi takimi cytrusowymi. Nawet nie potrafię powiedzieć jakimi, bo to są takie zapachy, które chcemy mieć latem, ale jakoś szybko ulatują z naszej pamięci, mam wrażenie. Bo one wszystkie się zlewają w jedno. One też są wszystkie mało krótkotrwałe. Jakoś, no nie wiem. Z jednej strony ładne. Tak, czuję tutaj herbatę. Tak, dla mnie to pachnie jak zielona herbata. Tak, kojarzy mi się teraz, jak idę tym tropem, to kojarzy mi się trochę z green tea od Elizabeth Arden, ale to jest oczywiście bardziej takie, wiecie, eleganckie, bo nie jest takie bardzo szpiczaste.
jak Green Tea od Elizabeth Arden, tylko to bardziej takie, wiecie, wyważone. Ale nie jest to zapach, za który ja bym po prostu dała takie pieniądze, o tak. Bo można dostać coś podobnego, dużo tańszego. Okej, słuchajcie, to te 9 zapachów przetestowane. Podsumowując, ja nie wiem, po prostu nie wiem. Podoba mi się tak. Ten 1978, ten taki owocowo, jakby drzewno-tytoniowy, bardzo mi się podoba, ale dla mnie to jest zapach podobny do Ebony Wood, podobny do Portobello, podobny do Jorge de Cuba. W związku z tym, no też nie wiem, czy znowuż wniesie coś nowego do mojej kolekcji. Co to było? Chyba 1979 z tym fiołkiem, tak. Ten jest piękny. Tak, nadal czuję tą miętę. Ten fiołek się zrobił bardzo podobny do tego we Floral Street Iris Goddess, ale jednocześnie jest tutaj ta mięta, która dodaje tej zieloności i przez to ten zapach jest zupełnie inny. Jest naprawdę przepiękny. Ten 1986, ten owocowo-przyprawowo-miodowy, też jest bardzo ładny, ale teraz już mi nie pachnie tak wyjątkowo. To otwarcie było takie bardzo mocarne, takie bardzo gęste, takie bardzo uderzające. Teraz to się wszystko tak bardzo wygładziło. Więc już nie mam po prostu tego zachwytu. Teraz tam się już tutaj wszystko pomieszało i nie wiem, ale chyba wygrywa ten Feniks, z tym kadzidłem. Ten dymny zapach to jest, tak? Ten Feniks z tym kadzidłem, no i ten z tą skórą, co to było? Tak, 2013. Ta skóra, no jest przepiękna. I ten Feniks. Tak, to te trzy chyba. Feniks, ta rezydencja artystów z tą skórą. I ten fiołkowy, co to było? Już znowu zapomniałam. 1979. Te trzy chyba wygrywają, ale nie wiem, ja muszę jeszcze się nad tym zastanowić, ja muszę to przemyśleć, bo na pewno jeden z tych zapachów będę chciała zakupić, ale po prostu muszę się zastanowić, który będzie najbardziej wyjątkowy, jeśli chodzi o całą moją kolekcję, który wniesie coś nowego, który zapach po prostu najbardziej do mnie krzyczy. Także tak, takie testy, słuchajcie, uwielbiam, uwielbiam po prostu takie testy z tych wszystkich Discovery setów. Zmieniam trochę zdanie, wcześniej mi się wydawało, że nie warto kupować próbek i tak dalej, ale jednak, no nigdy nie wiemy, co nas tutaj zaskoczy. W ogóle takie Discovery sety to jest też fajnie jest poznać po prostu kilka zapachów z jednej marki, bo wówczas nam się kreśli po prostu cały ten etos tej marki, co ta marka w ogóle sobą reprezentuje. Mówię, tutaj dla mnie te zapachy są takie bardzo eleganckie, ekskluzywne, takie no eleganckie przede wszystkim. I to też same te butelki na to wskazują, cały ten opisy tych marek, to czym one się inspirują. Tutaj każda oczywiście ma jakąś tam swoją historię, także warto sobie coś poczytać. To jest cały taki experience po prostu testowania tych zapachów, a niekoniecznie wybierania jakiegoś tam swojego ulubionego. Także dajcie mi znać, czy w ogóle o tej marce słyszeliście. Ja oczywiście zostawię na dole kilka linków, jeżeli uda mi się znaleźć, gdzie ewentualnie można kupić, czy to ten Discovery set, czy w ogóle te zapachy, jeżeli Was tutaj coś zainteresuje. Ja bardzo Wam polecam po prostu zapoznać się z tym Discovery setem, bo naprawdę te zapachy moim zdaniem są godne poznania i naprawdę one w jakiś tam sposób zachwycają. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Dajcie znać, co o tym myślicie. Co myślicie o tych zapachach, i czy w ogóle słyszeliście o tej marce? Ja serdecznie Wam dziękuję już za oglądanie dzisiejszego filmu. Zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do subskrypcji. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!